Cześć widzowie, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku sobie powiemy smutną rzecz, a mianowicie o samicy, co miała się okocić. A więc co, nowi subskrypcja plus łapeczka i widzowie łapeczka. Więc zapraszam was do oglądania tego materiału. No i jeszcze na wstępie chciałem was zaprosić do króliki z moją pasją, bodajże. Chciał nawiązać współpracę, przyjąłem. Ma tam chyba 17 czy tam 20 subów, więc zapraszam do niego. Możecie sobie obejrzeć filmy jego. No i co? No i to tyle. Zapraszam was do oglądania. A, no i jeszcze zapomniałem dodać, że sorry, że nie było przez 2 tygodnie filmów. No ale niestety nie miałem co nagrać. Nie piszecie też pomysłów, no to niestety rzadko są filmy. No więc co, dobra, przechodzimy do materiału teraz na 100%. Dobra, zagadaliśmy się już minutę, no to teraz przechodzimy. Tutaj była samica, padła. Czemu padła? Padła przy porodzie. Po prostu miała pewnie bolesny poród. No i tyle, pewnie jak kupywałem, pewnie pan zakocił ją może w 7 miesiącach i coś się tam na narządach stało. No i padła przy porodzie. Wtedy zagryzła, teraz padła przy porodzie. Młode były dwa, ale już nieżywe niestety. Niestety, ale nieżywe. No co jeszcze wam mogę powiedzieć o tej samicy? No, padła, no to padła. Idźmy dalej chyba. Szkoda, że padła, no myślałem, że będzie wykot taki już udany, no nie. No teraz, no niestety, ale padła. No nic nie zrobię. Padła, no to padła. Ale szkoda też, że padła. Bardzo szkoda, że padła samiczka. Bo by mogła mieć tam młode. No ale trudno. Może i by teraz też zagryzła, nie wiadomo. Dobra, idźmy dalej. Tutaj jest łatka. U niej się nic nie zmieniło. W gryzeniu. Jeszcze gryzie. O, teraz akurat nie, ale jak to co gryzie, non stop, tam włożę palca, dać paszę, tam paszę, no to ona gryzie. Ogólnie ten, pod ostatnim odcinkiem napisaliście, że nie dawaj samego granulatu, ale sam powiedziałem tam, że dzisiaj tylko granulat. Dzisiaj tylko granulat, nie pamiętam minuta, ale powiedziałem to, bo tak to daje, jak widzicie teraz na przykład, co ma samiec. O. Widzicie, pszenicę, jęczmień i te różne rzeczy. Tutaj są maluszki. O. Bardzo fajne są. Bardzo fajne, powiem wam. Takie fajne są. Fajne, żebyście nie wypadły. Dobra. Ale tak to fajne. Jeden czarniuszek jest tam. Kurde. Nie widać za bardzo. Dobra, zamkniemy. Ale tak to jest bardzo fajny miocik. No i co? I to tyle, bo mi się pamięć kończy, więc jeszcze musimy przejść dalej. Tutaj czarniuchy jeszcze nie zaszczepione. Będę je szczepić właśnie już niedługo, no bo już klient czeka już długo, więc trzeba już pora zaszczepić i sprzedać. Dobra, idźmy dalej. Tutaj samiec, u samca się nic nie zmieniło, więc idźmy dalej. Tutaj też się nie zmieniło, więc idźmy do kolejnych królików. Tutaj przeniosłem klateczkę. Jest to samica 10-miesięczna, już ma 10 miesięcy, już zakociłem ją raz. Jeszcze będę ją zakacać, ale powiem wam, tak się szarpie, że jak ją wezmę, to kurde, aż krwawi ręka, powiem wam, tak drapie, no. No ona po prostu nie lubi, żeby. Jak się ją nawet zniesie na trawę, to ona to ona. No, nie będę lepiej gadać. Ale dobra, bo mi już się pamięć kończy, więc muszę wam pokazać ją tak. O, jak syczy, widzicie? Syczy, syczy, kurde. Syczy, syczy. Bardzo fajna klateczka, powiem wam. No i co, idziemy dalej. Tutaj właśnie była klatka zdezynfekowana. Tutaj samiczka róża. U niej się też nic nie zmieniło. U niej się nic nie zmieniło. Fajna samiczka. Ale uszy to ma duże. Mega.
Dobra. No więc co, widzowie? Piszcie propozycje na odcinki, bo nie piszecie. I tu jest właśnie problem. Tu jest właśnie problem. Nie piszecie odcinków, no i właśnie to jest problem. Jakie chcecie, patrzcie, nawet nie będę wkładać, bo naprawdę, no. Ale mam nadzieję, że ta samica przynajmniej nie zagryzie, jak tamta zagryzła. No i co? No i chyba to tyle. Trzymajcie się, bo jeszcze 7 sekund i kończymy się. Trzymajcie się, do następnego narazka Elwina Ben.